Tak, ja jadę z Cugu. Dzisiaj jest niedziela, 15 sierpnia. Ja 15 sierpnia, 15 września 2019 roku. Jadę w właśnie taką relację, tyle że wsiadłem na stacji Zabrzeg Czarnolesie. Praktycznie pustki. Trochę źle wsiadnę, bo jak widzicie, przedział do rowerzystów jest w zasadku, ale z racji tego, że nie ma ludzi, to mi pozwolili tutaj siedzieć. Zobaczcie, ile piorunów już stoi w korku. Jest tutaj remont tej drogi i stoją ludzie w korku, a tutaj praktycznie pusto. O co w tym wszystkim chodzi? Tego nie rozumiem. Niestety jest pewien problem, jeśli chodzi o GoPro. Zbliżamy się do stacji Wisła Obłaziec. No właśnie. Widzicie, co się stało? Jakoś spróbujemy temu zaradzić. Także nie wiadomo, czy będzie jakoś tam relacja z jazdy z GoPro. Może się to jakoś uda zakleić. Mam kropelka w sobie, także co kropelka sklei, sklei, tego żadna siła nie rozklei, nie? Zobaczymy. Witamy wszystkich ze stacji kolejowej z Bahnhofu Wisła Głębce. Dawno tu nie był, parę roków. Przyjechałem, jak było widać, cugiem relacji Katowice Wisła Głębce. Sytuacja jest taka, że mam niestety złamany statyw na moim kasku. Dopiero jakże wyjeżdżał do Czarnolesia, żech się kapnął, przez co nie wiem, czy będzie relacja z jakiejkolwiek jazdy, ale to już jest mniejszy problem. Ważne, że rajza się odbywa, jest godzina 8:20, także startujemy. Pierwsza będzie Kubalonka. Tak, podjeżdżamy już na przełęcz Kubalonka. Przyznam się, ja tu nigdy sam nie byłem na kole. Także jest jak na razie dobrze. Trochę takie niebezpieczne miejsce tutaj mamy. Więc nie trzeba dać pozór. O, teraz jest lepiej. Generalnie rzecz biorąc, tam widać znak drogowy, tam jest właśnie droga. Słuchajcie, jak ktoś ogląda taki kanał Żądny Przygód, to w okolicy, dokładnie nie powiem Kaj, bo on też nie jest w drodze lokalizacji, jest opuszczony budynek, kiedy on tutaj zwiedzał. Także warto oglądać Żądny Przygód. Urbex. Czyli Urban Exploration, czyli właśnie takie opuszczone budynki zwiedzają. Fajna sprawa też.
have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a
namoczyć. Gorzej ze mną, nie? Jak ja dziś okaj nie kolej zna, to będzie dobrze, jak w tej studzience w Jankowicach Rybnickich. Jedź pierunie. Nie to mocne? Nie ma mocne? Nie. Muszę mieć całą szłapą podparci. Przydałaby się jakoś druga osoba do towarzystwa. Wylozłych. Jednak te lekcje WF-u w szkole są przydatne. A takie głupole są cenikiere, że zwalniają dziecka z WF-u z byle powodów. Głupota niemiłosierno, moim zdaniem. Także ludzie, zastanówcie się, co robicie. Goście są po prostu rypnięci w dekiel, tak bym powiem. Jakiś ich chodniczek, że znot. Prawdopodobnie wylezana ta druga. Także psie. Ja tam widział chodniczek, jakże z niej zjeżdżą. Także możliwe, że i na ten chodniczek. Także sam są korzenie. Słup. A już wiem, co to było. Granica państwa, przekraczanie zabronione. Czyli ten potoczek jest tutaj granicą. Już jest chyba praktycznie przy tej drodze. Kurde, ja bym już 20 razy był na tym turystyku. Na ten czas. Zajrzę, trochę niepotrzebnie czasu stracił. Zmarnował wręcz. A, dobra. Jeżdżę już w punkcie wyjścia. Nie ma źle. Jest super. W sumie tym lasem bym też mógł jechać. Jeszcze raz przekraczamy granicę. Te sklepy. A 12% sztajfa.
kępie już jest jaworzynka. Ale jeja. Polska, a po prawej chyba Czesko Republika. Miałem nadzieję, że już Kiesi jechał tą trasą. Okazuje się, że nie, bo tamta trasa nie przechodziła w żadnym wypadku przez granicę. Także to na wprost to będzie Jaworzynka. Czyli nowe miejsce. Na Słowację bardzo piękny. Kościół na Trzycatku pod wezwaniem Matki Bożej Frydeckiej.
do Herczawy. Tutaj rzek sam z Jów grillowano kotłasa z ogórkiem, z pomidorem, z tomatem po śląsku. Przejadę się jeszcze podziwiać na słońce na Słowacku. Łowniczki gulasz. Granica, nie ma granicy. To jeszcze tu jest chyba Polsko. A tak szpopeczka, ten mosteczek to jest chyba most graniczny. No to witamy na Słowacji. Informacja jest taka, że w przyszłym roku byłbym się wyrypał teraz. Ło, korzenie śliskie jak piorun. Że w przyszłym roku ma być odbudowany most na Trójstyku. Wygląda ze strony Słowacji. O, jest jakaś ekipa rowerowa. Właśnie sporo ludzi, a oni tam jadą. Tam jest jazd? Czy kipierun? W każdym razie ja już jest w Herczawie. Herczawa bodajże do 1924 roku była w Polsce jako dzielnica Jaworzynki. Widać kościół na trzydziestku w Jaworzynce. I to już jest Herczawa. Tam za ten wiadukt to już jest Słowacja. Ja sam jakoś i rajza było. Tak, i wyjeżdżamy z Herczawy. Kierujemy się w stronę Szańców czesko-słowackich, 13 km. Tam teraz będzie zjazd do Świst. Tam mamy taką kapliczkę z cudowną wodą. Nie pokazałem drewnianego kościoła jeszcze w Herczawie.
swoją drogą ciekawi mnie ta droga tam. Ale dobre. No to zjeżdżamy. Może nie będę tego filmować całego. Wiele razy, że już to pokazywał. W każdym razie zjazd jest nieprawdopodobny. Prawie 10 km zjazdu, same serpentyny. Także polecam. Ja się już w tym momencie muszę pozapinać, bo sami będzie zima. Zapadła taka decyzja, że nie pojadę całkiem na dół, no pojadę na Polgruń, na Słowację już od razu. Jadę tu, bo na Polgruń już nie wiem. A fakt faktem, że tam jest dość spory ruch też. W każdym razie setka dzisiaj chyba będzie, mam 35 km, ale atrakcji co niemiara. Jeszcze dzisiaj Oszczadnica, prawdopodobnie. Nie widziałem tej drogi na Endomondo. Wygląda na to, że się będziemy wspinać do góry. Aha. Kilometr do granicy słowackiej. Goral Maraton. To tu jakiś maraton był. Albo będzie. Aha, tam pisało tak zielono. Trasa turystyczna. No, Unia Europejska na drzewie, na stromie. Dobra. No to jadymy do Świerszczyńca 4 km. W kierunku słowackiej granicy i mamy znalezisko. Kamień graniczny Komory Cieszyński TK w Czeskiej Republice. No. Znaczy się, bo Księstwo Cieszyńskie było po obu stronach na obecnej granicy. Teraz tam jest ósemka jakoś. No proszę. Ale większy jak u nas TK Komora Cieszyńska. Tu na samym rogu tego płotu. Fajny widoczek tu jest. No i tak trochę niedaleko od tej drogi z Herczawy, troszkę pod Kępka trzeba podjechać i jest bardzo dobrze widoczny, no fajnie. Teraz przez Babczynę pomiędzy. Ale widoczki całkiem. Chyba mamy granica. Tak jest. Ale mamy też i kamień graniczny TK. Komora Cieszyńska. Jest granica czesko-słowacko, kamienie S na Słowacji, znaki rower mój są w Czechach. Generalnie rzecz biorąc ta granica leci tam jak ten brzeg lasa. Komora Cieszyńska, tak mnie zastanawia, no ona powinna generalnie rzecz biorąc lecieć tak jak granica Czechy-Słowacja, bo sytuacja jest taka, że to jest granica Śląska-Cieszyńskiego, więc dalej kamieni nie będzie na Słowacji, oni powinny być prawdopodobnie kiedyś tu. Nie będę tam łaził.
eksploratorzy.pl forum, także odsyłam do tego. W każdym razie jeżdżę na granicy czesko-słowacki. Granicy Kiero nie istniała w zasadzie do 1993 roku, do 1 stycznia, kiedy rozdzielili Czechy i Słowację z Czechosłowacji. Kiedyś to de facto była granica Górnych Węgier i Księstwa Cieszyńskiego, czyli granica węgiersko-śląsko, ale nie miała w żadnym wypadku, no miała właśnie znaczenie państwowe, bo Węgry i Śląsk to były dwa inne państwa. Zresztą widać, że te słupy nie są wcale takie stare. Mają od 1993, no to wcale nie jest tak dawno. Ale co ciekawe, widać tutaj sztrum i ten sztrum idzie przez granicę. Znaczy się, że tamte miejscowości, tutaj chałupy, to mają słowacki prąd. Teraz jest pytanie, czy płacą za niego w euro, czy w korunach? No to jeszcze też jest pozostałość po Czechosłowacji. Tam widać Ochoditum, to jest Koniaków, tam Jaworzynkę przed nim widać, ale Ochodzito pięknie widoczne. Polskę widać. Fajnie. Jo jest już na Słowacji. Tam widać autobana ze Zwardunia. Tutaj te chałupy najbliższe to jest Świerszczyniec. I tam w oddali widać Czadca, bloki z Czadcy. No, tutaj w październiku 1938 roku do Bany, czyli do linii kolejowej, sięgała polsko-granica. Ale tylko niecały rok. Niecały rok, bo było tak, że 1 września 1939 już tutaj były Niemcy. Zresztą Słowacja trzymała z Hitlerem. Także te góry, co są przed nami, to już była tisowsko-Słowacja. Ksiądz Józef Tiso rządził. No, to też tak nieciekawie wyglądało, no bo ksiądz i z faszystami pertraktował, nie? Farusz. Także to też tak o trochę ciemną stronę kościoła. Ja oczywiście nie krytykuję kościoła w ogóle. Krytykuję tych, co krytykują kościół z głupich powodów. Ale generalnie rzecz biorąc, do tej bany sięgała wtedy polsko granica. To jest tutaj przełęcz Jabłonkowsko. I tam idzie droga do mostu Wujabłonkowa, czyli do Republiki Czeskiej. Bardzo ruchliwa droga zresztą. Ja już tam wiele razy był. Tu żeś jeszcze nigdy nie był. Witamy wszystkich w Czadcy na Słowacji. Na szczęście wyjeżdżam już z tego miasta. Rzeka Kisruca, o proszę, i Straż Miejska. Kanalizacji tu jest. Tym razem Słowacy robią w niedzielę. Spod Wielki Raczy na Słowacji Oszczadnica Laliki, 640 metrów nad poziomem morza. Jak to ogląda moje skirajzy, to wie, że ja tu właśnie też na skirajzy jeżdża i tam też z tej kępki zjeżdżam na nartach, na skijach. Dzisiaj tutaj, że tak powiem, hulo wiatr, nie ma nic, żywej duszy.
Także no, tak to tu wygląda. 6-osobowo kanapa. Co się tu jakiś iperon robią? O. Laliki Ski Express. Tak. I tam się jeździ fajnie. Dobra. Wracamy się do Oszczadnicy. Tak, jest sytuacja tego typu. Jeżdżą w Oszczadnicy. Trochę jest uklompane, bo tam był dość potężna strajfa. Właściwie dwie w Oszczadnicy tutaj do Polski i granice. Ale widoczki super. Mogę się kajaki sklep jeszcze pokazać, bo sam przyciągnę. Tak się zastanawiał, czy nie wjechać do milówki na cuk. No nogi jednak poczuły te tajfy dzisiaj. Granica. Kajo jest. Tu. Graniczne. Graniczne. Jest 9:30, a to Czechowice Dziedzice tym cugiem Czech przyjechał. Ja powiem wprost, że całe szczęście, że jest cima. No przynajmniej tak nie widać tego budynku dworca kolejowego w Czechowicach, bo wygląda niestety z tej strony obskurnie. Historia z tym pociągiem jest taka, że wsiadłem dopiero w Wilkowicach Bystrej. To znaczy się stacja się tak nazywa, bo to są de facto dwie oddzielne miejscowości. I regulamin jest taki, że rowerzysta jak wsiadł z rowerem, to nie musi się udawać do konduktora po bilet. No i on nie poszedł, że przejechał za darmo. Tutaj informacja taka, że Endomondo będzie trochę zakłamane, bo nie wyłączyłem go na czas jazdy cugiem z Wilkowic Bystraj do Czechowic Dziedzic, tak więc ten odcinek jest tam przekłamany, ale generalnie rzecz biorąc rajza fajną udała się, klej przy kamerze trzymie, także nic się nie stało, jeszcze nie spadła, godum jeszcze, bo jeszcze ze 2 kilosy do chałupy. Ciepło. No i niestety wszystko na to wskazuje, że to jest ostatni taki ciepły dzień. Jeden z ostatnich. Za tydzień będziemy już prawie że witać jesień. No i prawdę powiedziawszy, to już taki wielki rajdy mogą się już też rzadko zdarzać. No a myślę, że już tak od listopada to już ich w ogóle nie będzie. Znaczy się rajdy będą, nie? Ale nie aż tak efektowne. No nie łudźmy się, połowa września dzisiaj, zdychołech tam na Słowacji trochę, ale że pojot po tym
i sytuacja wróciła do normy. W Milówce byłem na stacji. No ale że uznał, że półtorej godziny na Cuga nie będę czekał, nie? No i za tym czas zajechał do Wilkowic Bystrej, na stacja.